Ta operacja jakby zamyka całość leczenia operacyjnego tej pacjentki. Czyli robimy po drugiej stronie implantację stymulatora do jądra niskowzgórzowego. Tym razem idziemy przez lewą półkulę mózgu. I 3 tygodnie po operacji włączymy ten nowy stymulator, co w połączeniu już działającym stymulatorem po stronie przeciwnej da spodziewany efekt poprawy motorycznej u tej pacjentki. Nasi neurolodzy będą zajmować się programowaniem, czyli obsługą stymulatorów w połączeniu z farmakoterapią, co pozwoli im skutecznie panować nad tą chorobą i nad postępem rozwoju tej choroby. Docelowo, oczywiście, jeżeli byśmy mówili o leczeniu choroby Parkinsona i innych chorób neurodegeneracyjnych, to przyszłość jednak nie leży tylko w neuromodulacji, czyli w implantacji stymulatorów, ale również w transplantologii, czyli w przeszczepianiu komórek macierzystych układu nerwowego w obszar zdegenerowanych neuronów, czyli tutaj istota szaru ulega degeneracji choroby Parkinsona. Można też za pomocą wektorów wirusowych podawać w sposób celowy do mózgu geny, zmodyfikowane geny, które aktywują wewnętrzną produkcję dopaminy, czyli tego neuroprzekaźnika, którego brakuje w chorobie Parkinsona. Tym samym będzie można już coraz, tak myśląc bardziej przyszłościowo, wpływać na wywoływać większą produkcję endogennej dopaminy, co jest o wiele skuteczniejsze niż podawanie z zewnątrz formy leku tego neuroprzekaźnika. Tym samym to jest jakby przyszłość, która jakby zastąpiłaby głęboką stymulację mózgu. Na dzień dzisiejszy to w zasadzie dokładnie od 19 lat, kiedy to pierwszy raz na świecie rozpoczęto leczenie choroby Parkinsona metodą głębokiej stymulacji mózgu. No jest to powszechnie przyjęta metoda. W Polsce około 400 pacjentów z chorobą Parkinsona jest co roku operowanych.